Od tygodnia mieszkańcy Raciborza mogą już korzystać z nowego ronda przy Mechaniku. Jednak wielu kierowców miało wątpliwości co do obowiązujących tam przepisów ruchu. Zasady panujące na rondzie w towarzystwie prezydenta Raciborza tłumaczył młodszy aspirant Piotr Bednarski. Nowe bezkolizyjne rondo turbinowe, które powstało w miejscu problematycznego skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Bosackiej i Zamkowej od 29 listopada, jest przejezdne. Zrealizowana właśnie inwestycja ma usprawnić ruch w tej części miasta. Na zaproszenie prezydenta miasta Dariusza Polowego, policjant Wydziału Drogowego, młodszy aspirant Piotr Bednarski tłumaczy, jak poruszać się po rondzie zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Nowe rondo, nowe wątpliwości, nowe zapytania. Dzięki obecności pana aspiranta mam nadzieję, że uda się wyjaśnić, czy też odpowiedzieć na pytania, z którymi zwracają się do mnie mieszkańcy, jak sprawnie i zgodnie z przepisami poruszać się na naszym nowym rondzie. Proszę może po kolei omówmy, jak to wygląda od strony mostu. A więc od strony mostu, jeżeli wjeżdżamy na rondo, to mamy dwa pasy. Tak, strzałki kierunkowe wskazują nam kierunki jazdy, z których pasów, gdzie możemy pojechać. No i sytuacja, jeżeli jedziemy właśnie z mostu, z placu mostowego i chcemy jechać w kierunku ulicy Bosackiej, zajmujemy prawy pas, bo tylko ten pas jest praktycznie do skrętu z tego kierunku w prawo. Jeżeli jedziemy na wprost i w lewo i ewentualnie jeszcze te strzałki kierunkowe dopuszczają nam zawracania, musimy wjechać na lewy pas. Nie możemy z tego pasa jechać w innych kierunkach jak na wprost, w lewo i zawrócić. Więc jeżeli jechalibyśmy faktycznie tutaj, to jedziemy sobie na wprost, zjeżdżamy bezkolizyjnie, potem jedziemy sobie w lewo, czyli też bezkolizyjnie, no i zawracamy też, zjeżdżamy tutaj praktycznie bezkolizyjnie. Jasne, czyli patrzymy na oznakowanie poziome, czyli te strzałki kierunkowe i to jest ważne dla nas w momencie, gdy dojeżdżamy do tego ronda. Teraz kolejna sytuacja, wjeżdżamy od ulicy Bosackiej. Więc na ulicy Bosackiej mamy też dwa pasy wjazdowe na rondo, z czego prawy pas jest do skrętu w lewo, w prawo i na wprost, natomiast lewy pas jest tylko wyłącznie do skrętu w lewo. Więc tutaj jest podobna analogiczna sytuacja, strzałki kierunkowe wskazują nam kierunek jazdy. Natomiast jeżeli chodzi o zawracanie, tutaj przepisy regulują, że zawracamy zawsze ze skrajnego pasa, czyli lewego skrajnego pasa, więc jedynym możliwym pasem, kiedy chcielibyśmy zawracać, jest ten lewy pas, więc musimy tutaj to rondo objechać. Również to będzie całkowity zjazd gdzieś bezkolizyjny. Natomiast reszta jest analogicznie do pozostałych, czyli kierujemy się według strzałek, natomiast z prawego pasa nie możemy zawrócić. Z prawego pasa jedziemy w prawo, na wprost i w lewo, z lewego w lewo lub ewentualnie zawracamy. Dokładnie. No i tu jest ważne jeszcze to ustawienie. Jeżeli jedziemy w lewo, ustawiamy się na pas albo prawy w zależności od tego, gdzie będziemy kontynuowali wjazd na... Czyli jeżeli ktoś jedzie do centrum na lewym pasie, jeżeli ktoś w kierunku nerki, na pasie prawym. Dokładnie. Wtedy będzie bezkolizyjny przejazd do kolejnego ronda. Teraz spójrzmy na ulicę Armii Krajowej. No, na ulicy Armii Krajowej mamy dwa pasy również wjazdowe, z czego prawy jest w prawo i na wprost, więc to sytuacja jest dosyć prosta, więc tutaj najdalej możemy jechać na wprost. Natomiast lewy pas jest do kierunku na wprost i w lewo i tutaj też jest dopuszczalne zawracanie, więc jeżeli chcielibyśmy zawrócić, wjeżdżamy na skrajny pas, objeżdżamy cały rondo i tu również zawracanie odbywa się bezkolizyjnie praktycznie na całym rondzie. No i ulica Zamkowa, jak to wygląda? No ulica Zamkowa jest już jakby jednym pasem wlotowym, więc tutaj wjeżdżamy tylko z jednego pasa ruchu, więc jeżeli jedziemy w prawo, to zjeżdżamy w prawo, ustawiamy się do prawej krawędzi, natomiast jeżeli jedziemy na wprost w lewo bądź zawracamy, no to tu już wjeżdżamy na ten pas tutaj. Na tym kole. Czyli tarczy. Powiedzmy w ten sposób. Tak, i załóżmy z powrotem, wracamy w ulicę Zamkową. I to tak wygląda jazda zgodnie z przepisami, aby jak najpłynniej poruszać się na rondzie i wykorzystać pełne jego zalety. Ale rodzą się też pytania takie jakby bardziej dociekliwych mieszkańców. Cóż zrobić, gdy z jakiegoś powodu nagle dowiemy się, czy sami się zorientujemy, że powinniśmy
pojechać inaczej, to rozumiem, że jeżeli chodzi o zjazd z mostu, czy też z ulicy Bosackiej, to tu za wiele nie zrobimy, bo strzałki kierunkowe są dosyć jednoznaczne. Natomiast jeśli chodzi o wjazd od ulicy Armii Krajowej, to taka hipotetyczna sytuacja. Wjeżdżamy pasem lewym i chcemy jechać na wprost. Albo inaczej, chcemy skręcić w lewo i w tym momencie się rozmyślamy i chcemy pojechać jednak na wprost, czyli de facto możemy rondo objechać i zjechać na wprost. Taka sytuacja jest dopuszczalna, tylko najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że jeżeli wjeżdżamy z pasa, który ma strzałki kierunkowe na wprost i w lewo i wykonujemy manewr, powiedzmy objeżdżamy i próbujemy wjechać w innym kierunku, powiedzmy w prawo, no to analogicznie, no wyjechaliśmy z pasa, który jest na wprost w prawo, a to jest niezgodne z przepisami. Natomiast jeżeli gdzieś się pomylimy i chcemy sobie jechać w lewo, nagle okaże się, że mieliśmy jeszcze po coś pojechać gdzieś tam w kierunku na rondzie na wprost, to tu jest dopuszczalne, bo i tak to jest dopuszczalne. Docelowo z pasa na wprost zjeżdżamy na wprost. Ale niejako samo rondo doprowadza do tego, że poruszamy się tylko jakby jedno kółko możemy zrobić i później już musimy z niego zjechać de facto. Pytanie, no, rondo turbinowe jest rondo, które gdzieś tam wskazuje nam pasy, z których pasów w jakim kierunku jedziemy, jeżeli dostosujemy się do tych znaków, no to naprawdę praktycznie poza wjazdem na rondo, które jest kolizyjne, same zjazdy są praktycznie niekolizyjne, nie zmieniamy żadnych pasów ruchu, no i to upłynnia ruch, no i jest bezpiecznie. Jasne. No i myślę, że podobna sytuacja jest też od strony ulicy Zamkowej, gdzie załóżmy chcemy jechać na wprost, załóżmy, że uznajemy jednak, że chcielibyśmy pojechać do centrum, no i jakby robimy rzeczywiście pełny obrót, ale ciągle nie przekraczając nigdy linii ciągłej, ani też w jakiś drastyczny sposób nie zmieniając kierunku jazdy. No tutaj jest jedyna możliwość wjazdu w różnych kierunkach, bo tu nie ma tych strzałek kierunkowych, prawda? Jeżeli jasne, ktoś, jasne. Ktoś się pomyli, no to ewentualnie gdzieś tam może na tym rondzie zawrócić. Natomiast mówię, no założenia jest to, że kierowca wjeżdżając na skrzyżowanie powinien wiedzieć, gdzie, w jakim kierunku ma się udać, a nie krążyć dookoła, bo to będzie powodowało... Czyli tam... jeśli u kogoś wystąpi pokusa przekroczenia czy to tej linii przerywanej, czy tej, w momencie, gdy nie najeżdża od tych kierunków, no to jeśli będzie miał w pamięci strzałki kierunkowe, no to właściwie w większości wypadków nie może tego zrobić, poza praktycznie chyba tym przypadkiem i tym. Dokładnie, bo linie jednostronnie przekraczane no, nie zabraniają nam przekraczania właśnie od tej strony, której od linii przerywanych. Natomiast strzałki kierunkowe nakazują nam jazdy w odpowiednich kierunkach. No i to nie będzie jakby wykroczeniem czy niezgodne z przepisami, że ktoś przejeżdża przez linie przerywane czy jednostronnie przerywane. Natomiast ważne skąd on wyjeżdża i w jakim kierunku musi się udać, z jakiego pasa wyjechał. Czyli to musi każdy pamiętać przynajmniej te kilkanaście sekund wcześniej, gdzie znajdował się przed wjazdem na rondo, a samo przekraczanie w tych miejscach, gdzie byłoby to dopuszczalne, no myślę, że z utrzymania płynności ruchu no, też jest raczej niewskazane i chyba lepiej odjechać i jakby zawrócić w innym miejscu. Dziękuję panie aspirancie, a państwu życzę bezpiecznej podróży po naszym rondzie.